Zobaczcie, przyjechaliśmy do miejsca, gdzie poznałem żonę. Obiecałem wam, że jak wbijecie 100 łapek pod jednym filmem w górę, co to się wydarzyło, to opowiem wam, jak poznałem swoją żonę, a dokładnie gdzie poznałem swoją żonę, albo jedno i drugie. Więc tak, to było tutaj. So many times you worry about your everyday. You lose your time for your worries, but you forget about your way. So don't give it up, pulling yourself together and fight for your everyday. So don't give it up. Tak więc to było tutaj, w tej restauracji. Znaczy ciężko to nazwać restauracją, w tej jadłodajni. Linda jakby nie jest zadowolona z tego względu, że teraz tutaj jemy, bo jest dookoła troszkę brudno i denerwuje się, że Alex będzie się bawił. Ale wtedy, no bo zobaczcie, jaka okolica tutaj jest. Ale wtedy nie miała nic przeciwko. Tego opowiem wam, jak to było, bo żeśmy się przechadzali z moim przyjacielem Pawłem. Pozdrawiam, Paweł. Tą drogą, tutaj o. No i stwierdziliśmy, że jak zawsze wejdziemy do swojej ulubionej restauracji w Lamai, bo to jest nasza ulubiona restauracja w Lamai, gdzie jest mega, mega turbo tanio. Jedzonko jest pyszne i zawsze nam dają mega dużo bonusów. Okej, czyli tutaj przyszliśmy. A Linda prawdopodobnie podążała za moim kolegą do tej restauracji. Okej, czyli przyszła, usiadła sobie, później się coś trochę pokręciła po restauracji. Paweł powiedział, że ona chyba za nami przyszła, ale mówię, że nie wiem. No i ten telewizor, co tu stał w innym miejscu, to jest bardzo ważne, bo telewizor jest bardzo ważny, gdzieś tutaj niżej. No i my sobie z Pawłem siedzieliśmy. Linda też przyszła do tej restauracji. Oglądaliśmy bodajże walki Muay Thai. No i ona stanęła tak, że stała pomiędzy nami a telewizorem, tam gdzie oglądałem Muay Thai. No i co, fajna dziewczyna. Paweł zauważył, że bardzo fajna dziewczyna. No to się patrzyliśmy, ale też nie było innej opcji, bo oglądaliśmy to Muay Thai, a ona się stała po prostu na środku. Pierwsze słowa Lindy. Odwróciła się i powiedziała do mnie: dlaczego się na mnie patrzysz, jak jakiś stary zboczony... Stary zboczony zboczeniec? Tak, albo jak stary zboczeniec. No i co? I moja głowa automatycznie poszła w dół. No i nie wiedziałem, co mam zrobić. No, zatkało mnie zupełnie. Więc to były pierwsze słowa mojej przyszłej żony, słuchajcie. Która po prostu przyszła tutaj, co się później okazało, za Pawłem. Bo Paweł jest bardzo przystojny. W ogóle Paweł pozdrawiam, jeżeli tego nie zrobiłem wcześniej. No i tutaj dziewczyny jakby w typie jest ta, jak dziewczyny bardzo lubią bardzo lubią jego urodę. No i dobrze, że przyszła, fajnie. No i powiedziała mi coś takiego brzydkiego. No i ja siedziałem cicho. No ale jakby gotowało się we mnie ta złość, nie wiem skąd, ale no nieźle mi po prostu przypiekła. No i nie mogłem być dłużny, powiedziałem, wiedziałem, że nigdy nie spotkam tej kobiety więcej i mogę po prostu powiedzieć, co myślę. No i powiedziałem, że nie jest przezroczysta, że zasłania nam walki Muay Thai i że ma świetny tyłek. No, no i cisza, no, została cisza. Ona siedziała i coś dłubała jedzenia, w ogóle nie jadła tego jedzenia, no bo przyszła po prostu, tak jak później wam powiedziałem, za Pawłem. A my jedliśmy swoje jedzenie i tak się zastanawiałem, kurczę, no co mam zrobić, jak zacznę z nią rozmawiać, no to wszystko i tak skapnie, że tak powiem, Pawłowi. Paweł będzie miał nową, fajną dziewczynę, więc trzeba było się jakoś Pawła pozbyć. Zobaczcie, jak zajada. Niby nie chce, ale tutaj zajada. Hey baby, you don't want, tak? Więc, no dobra, Pawła trzeba było się pozbyć, no bo jak zagadam, no to wszystko spadnie dla Pawła. No to co zrobiłem? Dawno żeśmy nie imprezowali z Pawłem. Wcześniej miałem bardzo zaborczą dziewczynę, która po prostu uniemożliwiała mi wszelkie spotkania ze znajomymi, albo wyjścia to już w ogóle.
No i Paweł i ja również byliśmy wygłodniali wyjścia na imprezę i żeby czegoś się po prostu kulturalnie, normalnie, po ludzku napić. Więc słuchajcie, gonię Aleksa, bo idzie do ulicy. Więc co zrobiliśmy? Co ja zrobiłem? No bo wiedziałem, że jak poproszę Pawła, żebym, nie wiem, dał mi z nią porozmawiać. No nie, no takich rzeczy się nie robi, no i pewnie by nie wyszło. Więc musiałem się go po prostu pozbyć. A on też wiedział, wyczuł pismo nosem. Więc zaproponowałem picie alkoholu. W tej sekundzie Trimiga, Paweł już odwrócony napięcie, leciał do Family Mart. Słuchajcie, zobaczcie, daleko nie miał, bo tu jest Family Mart. Tak, i zakupił naszą ulubioną Chinese Medicine, czyli to takie tajskie, czy tam chińskie whisky. Jedno z najtańszych i troszkę mi siary zrobił przy niedoszłej żonie, no bo kto pije taki alkohol z farangów? No i ona to już w ogóle spojrzała na nas dziwnie z tym alkoholem, ale w międzyczasie, jak Paweł poszedł, miałem czas z nią porozmawiać, no i nie było łatwo, no bo zapytałem, co tutaj robi i w ogóle to mi powiedziała, że robi internship, czyli praktyki w hotelu pięciogwiazdkowym z gotowania, z Masterchefa, więc ja wiedziałem, wow, to jest mój konik, ja wiem jak gotować, jestem też sushi masterem, więc myślę sobie, zaimponuję kobiecie, no i mówię jej o tym, a ona do mnie znowu wypala, czy nie potrafię normalnie zagadać dziewczyny, czy nie potrafię poderwać dziewczyny, tylko muszę kłamać. Normalnie, że po prostu, co to za chłop, cały czas kłamie, bez sensu. No i powiedziałem, że nie, że to prawda, jakoś tam mniej więcej krótką historię, co, jak, dlaczego. To wiecie, co mi powiedziała? W którym hotelu pracujesz, tak? Czy tam, w której restauracji pracujesz, żeby się uwiarygodnić. No i powiedziałem, nie, no, że nie pracuję teraz tak, tylko że uczę kitesurfingu i się zaczęło zainteresowanie, oczy się szerzej otworzyły, się zapytała, czy wakeboardingiem też się zajmuję i czy potrafię szkolić na wake'u. Już wiem, kiedyś wam powiem, dlaczego tak wake'iem się zainteresowała, to też ciekawe. No i powiedziałem, że tak, no i jakoś zatrybiło. Tak zatrybiło, że umówiliśmy się następny dzień i z niemiłej dziewczyny w restauracji, która mnie opierdzieliła. O, tak, ty. Przez ten telewizor również. Została moją żoną i mamy teraz takie małe tutaj mamy o dzidzie. I strasznie jest zła, bo nie chciała tu przyjść. Zobaczcie, jaka jest zła. Ale jestem zła. Ale jestem zła, tak? Ale wcinam, co? Ja też kocham tę restaurację. Zobaczcie. Wielkie porcje. To jest gratis. Teraz pan mi przyniósł suszone squid. Też gratis. Mango shake, gdzie normalnie kosztuje 70 do 100 bat, tutaj kosztuje 30, naprawdę wrzuca mi dużo mango. I jeszcze zobaczcie, bo tutaj są inne gratisy, tylko trzeba sobie pozbierać po stole. Ma taką fajną sałatkę, która smakuje jak nasze ogórki kiszone. I jeszcze pełno zieleninki i to wszystko można sobie za darmo wziąć i jeść. Przepyszne, w szczególności te liście. Okej. Okay. Ale już jest wieczór, więc chyba nie ma. Jest taka papaja salad, która jest tutaj u niego darmowa, a już najwyraźniej dzisiaj zjedli wszystko. Jest mega dobra. Szczerze naprawdę, restauracja w Lamai koło marketu, tu jest market, zobaczcie, ja wam jeszcze pokażę kawałek tego marketu, jest super, polecam wszystkim, tylko troszkę tutaj brzydko pachnie, bo jedzenie jest świeże, super fajnie, pięknie, taki market, tutaj jest Krung Sir Bank, to będziecie wiedzieli, bo to jest tylko jeden w Lamai i obok PTT Station i jesteśmy tutaj, jest mega dobrze, o zobaczcie, jeszcze wam się pochwalę, w końcu mamy własną maszynę, znaczy własną, starą maszynę PCX-a, porządny bike i teraz czymś takim będziemy się wozić, a nie jakimś tajskim wynalazkiem za 5000 bat. No dobra, mam nadzieję, że wam się podobało, poskładam to w jedną całość. No i tak poznałem swoją tajską żonę w restauracji, okrzaniła mnie.
I tak powstaje prawdziwa miłość.